Właśnie znajduje się na peronie Warszawa Gocławek. Jak widzicie za plecami powstaje nowe zadaszenie, podobnie jest na Warze, jak i również na Grochowie i oczywiście na ursynce Grochowskiej, gdzie powstaje również nowa kładka. Jak to wszystko wygląda w maju 2024? O tym wszystkim w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Partnerem kanału Awizonosz jest platforma Koleo, gdzie znajdziecie to składę jazdy PKP oraz bilety kolejowe. Warszawska średnica 2050. Witam Was tutaj, czyściem wąż i zapraszam Was teraz na kolejny materiał z warszawskiej średnicy 2050, tutaj prosto z Warszawy Wschodniej, a właściwie z przebudowy linii kolejowej nr 7, od Warszawy Wschodniej do Warszawy Wawer. Natomiast sama Wschodnia będzie przebudowana, podobnie jak Zachodnia, będzie mieć zadaszenie nad wszystkimi peronami, trochę lepiej zrobione niż na Zachodniej, bo będzie duży dach nad wszystkimi peronami na całej długości, przynajmniej wedle aktualnych wizualizacji tak to mniej więcej wygląda. No i ogólnie tutaj dosyć dużo się zmieni, włącznie z nowymi schodami ruchomami czy windami. Ale przebudowa została opóźniona i rozpocznie się najpewniej dopiero w 2030 roku. W skrócie przez najbliższe 6 lat będziemy czekać, aż zostanie to wszystko zaprojektowane, zdetalizowane i w 2030 roku rozpocznie się e, inwestycja, jeżeli chodzi o budowę. Przynajmniej takie są aktualne plany i informacje od PKP, ale wiemy, że dzieje się dużo więcej innych inwestycji jeszcze w Warszawie. Jak między innymi przebudowa linii kolejowej nr 7. Właśnie tutaj dalej w kierunku Otwocka. kierunek do Otwocka ma być przebudowany Szybciej niż przebudowa Warszawy Wschodniej, ale o tym może na sam koniec tego filmu. Dojechaliśmy do Warszawa Grochów, czyli nowego przystanku kolejowego, który się pojawił na mapie kolejowej Warszawy. Przystanek kolejowy już funkcjonuje od dłuższego czasu, właściwie od zeszłego roku. No i co ważne, przystanek kolejowy powoli zyskuje nową wiatę. Co ważne, dojście do przystanku kolejowego odbywa się właściwie przez plac budowy z jednej i z drugiej strony. Pojawiła się tutaj nowa droga, jeżeli chodzi o dojście wraz z nową ostatnią warstwą asfaltu, no i nowe przejście dla pieszych i chodniki łączą teraz tutaj w spójną komunikację, jeżeli chodzi o część dla pieszych. Pojawiło się też nowe odwodnienie, jeżeli chodzi o część pomiędzy częścią kolejową, a częścią drogową, natomiast sam przystank kolejowy cały czas nie ma jeszcze ławek. Czy znaczy tak, ławki się pojawiają stopniowo już na, na wszystkich przystankach i stacjach kolejowych, jeżeli chodzi o tą przebudowę, ale na ujęciach tutaj możemy zobaczyć jeszcze właśnie z końca maja 2024, wtedy jeszcze ich tutaj nie było i tak można to też zobaczyć na załączonym obrazku. Co ważne, mawiata buduje się, ale jeszcze nie chroni właściwie przed deszczem i wiatrem pasażerów, gdyż nie można pod nią właściwie wejść, a wiadomo, że na tych krańcach, przy krańcach peronu właściwie dużo te wiatry nie dają. Też tam będzie przestrzeń dzięki której będzie można się schronić przed wiatrem, ale na razie to jeszcze jest wszystko w budowie. Przystanek na razie nie posiada też również śmietnika, znaczy śmietnik widziałem jeden na końcu, dobra, to śmietnik jest, natomiast nie ma właśnie ławek. Z kolei w tym miejscu na samym końcu pojawiły się już nowe faktycznie chodniki i jeszcze najprawdopodobniej, aby zrealizować jakieś tam krótkie połączenie, trochę sens jeżeli chodzi o połączenie ulicy Wiatracznej z resztą częścią, części kolejowej. Na razie to wygląda, wygląda na załącznym obrazku. Tutaj w przyszłości też pamiętajcie, że nad samym przystankiem kolejowym planowane jest wybudowanie e, trasy e, obwodnicy Śródmiejskiej, która w tym miejscu ma powstać. E, obwodnica Śródmiejska ma mieć przystanki autobusowe nad samym przystankiem kolejowym i ma, są przygotowane e, schody. Właściwie przy, e, zwróćcie uwagę, że ta wiata nie jest na całej długości przystanku kolejowego. Chodzi o to, że po prostu została cofnięta i zmniejszona w jednej, po jednej stronie, aby po w drugiej można było wybudować właśnie schody do, tego, do tych wiaduktów i przystanków autobusowych na tej trasie, która ma powstać w przyszłości. W przyszłości niejasne, jeżeli chodzi o to, kiedy będzie realizowana. Na razie żadnych dat i terminów, jeżeli chodzi o realizację tej inwestycji, nie mamy. A czy film się pojawi na temat tej inwestycji, to aktualnie głosujecie na karcie społeczności, co zrobić w ramach 20, 200 odcinka warszawskich inwestycji. Więc jak ktoś możecie głosować również na tą inwestycję. Tymczasem tak to wygląda, jeżeli chodzi o zaawansowanie budowy na, na o samą wiatę na dole. Jak widzieliście, tak to wygląda, no tam jeszcze jest y, dużo pozostało prac, jeżeli chodzi o wykończenie całej wiaty, pamiętajcie, że inwestycja przybudowy LK7 właśnie do Warszawa Wawer jest realizowana w tym roku i ma się zakończyć dopiero na koniec trzeciego kwartału 2024 roku, więc jeszcze trochę pracy pozostało i na spokojnie będziemy mogli to oglądać przez najbliższe jeszcze e, miesiące, znaczy miesiące, no właściwie trzy miesiące, bo mamy już, już rozpoczął się czerwiec. Czyli de facto koniec drugiego kwartału, ale pozostał nam jeszcze jeden. Tymczasem dotarliśmy do Olszynki Grochowskiej, gdzie oczywiście też prace są metalizowane. I tutaj jest najwięcej tych prac, jeżeli chodzi o nowości, bo powstaje nowa kładka. Kładka w zupełnie nowej lokalizacji. Nie, że cytuję. Kładka jest dokładnie w tej samej lokalizacji, co wcześniejsza. Sala była po prostu w zbyt złym stanie i trzeba było ją wyburzyć i postawić od nowa. Wiadomo, to było właściwie od początku dla wszystkich osób, które korzystały z tej kładki, że ona jest w kiepskiej kondycji. Jeżeli ktoś na nią wejdzie, to się faktycznie już wszystko buja, no ale faktycznie dopiero później ostatecznie zakres tej inwestycji został poszerzony i dzięki temu że też został podpisany aneks z detrakcją na przedłużenie całej tej inwestycji jeżeli chodzi o terminy i dzięki temu też faktycznie ta inwestycja jest realizowana jak załączą obrasku. Co ważne, nowa kładka będzie całkowicie zupełnie nowa z windami po jednej po drugiej stronie jeżeli chodzi o dojście do samej powierzchni na poziomie plus jeden na sam kolejowy będzie dojście nie pomocą kładki, z tego co pamiętam, nie, czyli szybu windowego przy, na peron nie będzie, z tego co pamiętam, będzie przejście dla pieszych przez tory. Z tym, że takie pewnie pamiętacie, ten przejazd kolejowy, a właściwie te przejście przez tory, które ma sygnalizację świetną tutaj przy przejeździe kolejowym, ma taki problem, a mianowicie faktycznie, jeżeli po którymkolwiek to, z torów jedzie pociąg, to już jest zamykany ten szlaban dla pieszych również. I to raczej nie zmieni się niestety, jeżeli chodzi o tą ta, sprawę. Tutaj jest problem, jeżeli chodzi o to o rozdzielenie tego od drugiego rozjazdu po prostu te dwa rozjazdy musiały być osobne, a nie sterowane łącznie jako, jedne, jako jeden system. No a to wiąże się z dodatkowymi kosztami, na które chyba z tego co wiem na Ciepkapelka nie chce przystąpić, jeżeli chodzi o aktualną inwestycję. I dlatego też te szlabany będą działać tak właśnie no, po, po, razem. Przez co, nawet jeżeli przez ten jeden tor, przez de facto będzie te przejść do pierwszych, nie będzie jechać się to ten poziom, tylko przez jakiś inny, który jeździ na polszynce Grachowskiej, no to niestety będzie się to zamykać, ale faktycznie to będzie jedyne dojście, jeżeli chodzi o dostęp od windy. Będzie też dojście drugie na sam peron, który jest aktualnie jedynym dojściem na peron, czyli oczywiście od strony północnej, w tym miejscu, mamy zrealizowane właściwie całkowicie chodnik, dojście do samej ulicy, e, drogi prowadzące, szlamany tutaj całkiem ładnie funkcjonują, te się zamykają w momencie, kiedy faktycznie jedzie pociąg, więc tu aż takich dużych problemów nie ma, no ale jak coś tak to mniej więcej wygląda. No, może żeby to było jeszcze jasne, z peronu nakładkę będzie można wejść schodami, Natomiast z windą będzie można wjechać, ale tylko i wyłącznie od strony pętli autobusowej. W skrócie trzeba będzie przejść przez jeden tor, a następnie będzie można wjechać windą. Ale przez ten tor, żeby przejść i tak musi niechać żaden pociąg przez którykolwiek z torów w okolicy. Więc takie trochę to pokręcone. W tym miejscu z kolei możemy zobaczyć wiatę, która jest odrestaurowana. Na odpowiedzi, którzy z Was, którzy są ciekawi, co jest w środku. W środku jest nic, pusto, cały czas słabe kończenie, więc też ujęć zbytnio na środek Wam nie nagrywałem. No i tak mniej więcej wyglądają prace wszystkich, które tutaj aktualnie są realizowane na Olszynce Grochowskiej. No, ta kładka faktycznie jest największą największym rzeczą, która faktycznie w tym miejscu teraz powstaje, ale jeszcze będzie to trochę to realizowane krok po kroku. Widzieliście też tam spacerujące osoby tutaj przechodzące po prostu po torze, więc takich jest bardzo dużo osób, bo faktycznie... Faktycznie z drugiej strony, czyli od strony południowej, tutaj aktualnie nie ma żadnego legalnego wejścia na ten peron, co faktycznie jest trochę utrudniające życie w tym miejscu. Tymczasem dojrzeliśmy do rezerwatu Olszynki Krochowskiej, który niedługo będzie mieć faktycznie swoje dojście przez Tory i przez linię kolejową numer 506, i przez LK7 w tym miejscu. Natomiast, zanim to się stanie, trzeba to wszystko podłączyć, ustawić wszystkie urządzenia, muszą być szlawane, mus muszą być rogatki, ale tego jeszcze w tym miejscu nie ma. Te przejazdy kolejowe jeden i drugi nie zostały jeszcze uruchomione. Nie wiemy, czy to się stanie w najnowszym rozkładzie jazdy, jeżeli chodzi o 9 czerwca, czy trochę później. Natomiast wiemy, że one są właściwie całkowicie gotowe. Tylko brakuje jeszcze urządzeń faktycznie od zamykania przejazdów. Domyślam się, że same urządzenia nie zostały zamontowane, ponieważ nie ma sensu, żeby tutaj stały, jeżeli nie, nie dałoby się ur uruchomić w związku z jakimiś poprawkami. No, też pamiętajcie, że uruchomienie takich przejść dla pierwszych nie jest tak proste, bo faktycznie trzeba je wpisać do systemu, podłączyć wszystkie elementy, jeżeli chodzi o zamykanie tych przejazdów kolejowych i to będzie trochę trwać, więc jeszcze w tym temacie będziemy raczej dłuższy czas czekać, aż się wszystkie prace zakończą. Tymczasem tutaj Warszawa-Gocławek jest z schodami i windą już na przystanek kolejowy z wiaduktów Marsa. Co ważne, schody są właściwie całkowicie już prawie gotowe. Widzimy już ładnie barierki zadysowane. Te schody w w tym miejscu. Mają być gotowe właściwie w połowie tego roku, więc może w czerwcu już się uda uruchomić to. Jeżeli chodzi o okładkę na ocznice Grochowskiej, to ona ma być gotowa właśnie na koniec trzeciego kwartału dopiero. Natomiast tutaj te prace mają się trochę szybciej zakończyć i miejmy nadzieję, że faktycznie uda się to zdetalizować. Natomiast ja jestem bardzo ciekawy jednej rzeczy, bo tutaj zwróć uwagę, że trzeba zdemontować kawałek ekranów akustycznych. Jak to będzie zabezpieczone, ile będzie zdjętych tych ekranów akustycznych i co będzie z tą częścią, która faktycznie jest zdjęta, ale będzie poza częścią zejścia z wiaduktu. Czy po po prostu będą jakieś takie mniejsze ekrany akustyczne wstawione. Jestem bardzo ciekawy tego, jak to będzie w tym miejscu zrealizowane. Zamyślam się, że po najmniejszej linii opory po prostu będą duże, dosyć duże wycięcia, jeżeli chodzi o same ekrany. Ale też jestem ciekawy, jak będzie poprowadzone przejście na górze przez przystanki autobusowe i przez yy, drogę rowlą, która tam jest wytyczona. Bo faktycznie widoczność w tamtym miejscu, jeżeli chodzi o rowerzystów i nowe przejście, będzie dosyć słaba. I to faktycznie jest na duży minus. Yy, tutaj patrząc z tej perspektywy z kolei dalej, możemy zacząć. Faktycznie się pojawia już nowa wiata, a tutaj. Ujęcia, jak wychodziliśmy już faktycznie z peronu, zobaczyliśmy, że stoją już te ławki, były aktualnie demontowane i z tego co wiem, już aktualnie ławki się znaj znajdują nawet na tym peronie tego przystanku kolejowego. Tymczasem po drugiej stronie, według tu również będzie wejście. Tutaj ta sytuacja będzie trochę prostsza, jeżeli chodzi o przejście przez drogę rowerową, bo faktycznie nie, ma, nie jest to w drodze samej wiaty e, przystanku autobusowego. Natomiast też trzeba zdjąć te, trochę tych części, dwie części ekranów akustycznych i jeszcze nie wiemy, jak to dokładnie będzie wyglądać. Na dalszym odcinku, oczywiście, powstaje nowe przejście, te podziemne. I stąd już dalej powstają tylko łącznie przejścia podziemne, jeżeli do, i chodzi o dojście na do nowych peronów. Chodzi oczywiście o to, żeby pociągi dalekobieżne mogły sobie trochę przyspieszyć i nie miały żadnych przejazdów w poziomie szyny. Czy to pierwszych, czy to drogowych, wszystkie w tym miejscu mają być zlikwidowane do Otwocka, bo w Otwocku już takie, przy, takich przejazdów przez em, tory właściwie nie ma. Przynajmniej jeżeli chodzi o ten odcinek, gdzie będą faktycznie cztery tory. Więc tutaj, przy tym przystanku kolejowym, powstają dwa przejścia podziemne: jedno w przebiegu starej ulicy, drugie w przebiegu. Przebiegu nowego przystanku kolejowego na końcu. I odpowiadając na wasze pytania, bo to się notorycznie pojawia, jak będzie można wejść na ten peron, jeżeli chodzi o Warszawa-Gocławek, odpowiadam to bardzo prosto i klarownie. Wejście będzie po pierwsze za pomocą tego przejścia podziemnego, które w tym miejscu widzicie. Tutaj będzie można wejść za pomocą pochylni na peron i z drugiej strony po jednej, po drugiej stronie ulicy za pomocą schodów bądź pochylni. Natomiast z drugiej strony na ten peron, czyli od strony Rembertowa, czy też od strony samej ulicy Marsa będzie można się dostać za pomocą właśnie wiaduktów Marsa, czyli w skrócie trzeba będzie wyjść na wiadukty Marsa bądź też na przystankach, na przystankach autobusowych na wiaduktach i zejść schodami po jednej po lub po drugiej stronie samych wiaduktów nie jest przewidziane dodatkowe przejście przez tory, czy też przejście podziemne, jeżeli chodzi o bezpośrednie połączenie chociażby z pętłą autobusową, która się tam znajduje e, na Pradze, to nie jest przewidziane w ramach tej inwestycji, tak to nie będzie realizowane, więc jak coś e, tam po prostu trzeba będzie przejść górą przez wiadukty, Według mnie to jest dobre rozwiązanie, bo faktycznie te wiadukty coś powstały, żeby faktycznie w ten sposób chodzić, ale wiemy doskonale, że te windy z kolei tam w okolicy, jeżeli chodzi o część miejską, są w tragicznym stanie i właściwie są całkowicie zaskoczone, więc de facto one nie istnieją, więc dostęp dla osób z niepełnosprawnościami de facto nie istnieje. Po zakończeniu inwestycji i to trochę jest martwiące, mnie dzieje, że w tym temacie coś się mimo wszystko poprawi. Z kolei tutaj przy zejściach właśnie w samym przebiegu ulicy, e, który kiedyś tutaj był i był przejazd kolejowy, zwróćcie uwagę, że pojawiają się nowe miejsca parkingowe i po jednej, po drugiej stronie torów faktycznie teraz się tutaj pojawiają już teraz docelowo nowe miejsce parkingowe, więc to jest na plus. Też P plus R, które zostało zamknięte na czas realizacji tej inwestycji, będzie odtworzone, jeżeli chodzi o War warszawa Gosławek więc też jest dobra informacja, że faktycznie te plus R nie zniknęły. Aktualny dojście do, do peronów znajduje się przez tory więc faktycznie jest tu całkiem niebezpiecznie, bo się przechodzi przez tory pociągów dalekobieżnych, które tutaj jadą całkiem sensowną prędkością. Nie jest to sygnalizowane przejście dla pieszych, tylko po prostu się przechodzi jak na, w dzikim przejściu. Natomiast no, względem na bezpieczeństwa oczywiście PKP powie, że są zachowane, ale pamiętajcie, że tutaj jeżeli przychodzicie i wchodzicie na te perony, to faktycznie pociągi przez te dwa skrajne tory po stronie wschodniej, czyli teraz po lewej stronie, jeżdżą pociągi całkiem szybko, bo tu jeżdżą tylko i wyłącznie pociągi dalekobieżne, nie jeżdżą koleje mazowieckie, czy też skm no chyba że jakieś Przyspieszone koleje Mazowieckie, pomijając te stacje w Warszawie, ale tak czy siak, tutaj jadą pociągi z dużą prędkością. Uważajcie na siebie, przechodząc przez te tory, bo faktycznie chwila e, zawahania przechodzi się tutaj przez trzy tory i może być m, nieciekawie, że tak to powiem. No dobrze, no tak to wygląda, jak widzicie na załączonym obrazku. Przerzućmy się dalej, bo oczywiście też dalej są realizowane kolejne prace przy i to przy nowych przejściach podziemnych i również przy jeszcze ostatniej stacji kolejowej Warszawa-Wawer. Natomiast zanim tego doszliśmy, mamy tutaj przejście podziemne, nowe. Oczywiście pamiętajcie, że żadne Zobaczymy przejść podziemne, które tutaj widzicie na zamoczonym lasku i jeszcze nie zostało oddane do użytku. Znając życie, mogą zostać oddane do użytku albo już za chwilę, bo te przy Warszawego całek mają już faktycznie e, szyby zamontowane. Natomiast tutaj przy tych pozostałych jeszcze faktycznie szyb nie ma, więc domyślam się, że tutaj te prace będą realizowane i kończone w wakacje, więc tak jakoś we wrześniu najprawdopodobniej wszystkie prace się zakończą i przejście podziemne, wszystkie na LK7, które aktualnie są realizowane, się zakończą i będziemy mogli powiedzieć, że o! Udało się, wszystko w końcu już działa. Natomiast, tak tylko mówię, że faktycznie sądzę, że tak raczej to będzie wyglądać. A czy tak będzie? No to zobaczymy, tak. E, natomiast, y, jak widzicie, tak wygląda proces samego zaawansowania. Całkowicie to się prezentuje. Co ważne, to z czego widzicie, to zwróćcie uwagę, że tutaj, jeżeli chodzi o pochylnie, to pochylnie nie są zadaszone. Tylko łącznie składki schodowe są zadaszone. To według mnie trochę dziwne rozwiązanie. Takie pół zadaszenia na części pochylnej trochę kuje tego, bo. Pamiętajcie, że ta część pochylona zimą dosyć mocno może być oblodzona i co wtedy? Wiadomo, że oczywiście PKP będzie sypać tam sól i piasek, ale trochę to mnie niepokoi, bo wszystko, że faktycznie będzie może to niebezpieczna lodówka, i będzie się zjeżdżać na takim wózku inwalidzkim na dół z dużą prędkością. Bo, jeżeli tutaj się faktycznie to obludzi, będzie dosyć duży lód, to będzie faktycznie nieciekawie. Nie rozumiem, czemu to zostało te, w ten sposób zalizowane I na całej długości nie ma tych pochylni. Na całej długości pochylnie, czy na całej długości nie ma zadaszenia. Na całej długości zadaszenia są faktycznie na paru przejściach podziemnych. Głównie jeżeli chodzi o dojście na, na paronę warszawagocowej. Natomiast na pozostałych przejściach podziemnych wzdłuż całej linii e, takich zadaszeń na całej długości nie ma. Natomiast to jest faktycznie według mnie na plus. To jest na plus, że nie ma tutaj win. Tylko i wyłącznie faktycznie są pochylenie. Czemu to jest według mnie na plus? Dzięki temu windy się nie zepsują. A windy na takich przystankach, na takich przejściach podziemnych wzdłuż e, linii kolejowych, nie przy przystankach kolejowych, faktycznie szybko się psują. Tutaj z kolei ciekawostka zniknął billboard. A jeszcze niedawno był z kierunkiem, gdzie znajduje się obok Warszawa Wawary. Oczywiście jeżeli chodzi o znaki informujące, gdzie się znajduje sama stacja. W tym miejscu z kolei się znajduje nowa nastawnia kolejowa Warszawa-Wawer. Całkiem ładnie się prezentuje, faktycznie dosyć duży nowy budynek, który w przyszłości będzie mieć dosyć dużo elementów od zarządzania nie tylko łącznie War Warszawą-Wawer i tą częścią LK7, ale również innymi rzeczami. Natomiast faktycznie nowy budynek w tym miejscu się już znajduje, jest tego co wiem, funkcjonuje już z nowego obiektu, Stara nastawienia, która się znajduje pomiędzy torami i obok peronu, nie wiem co tam będzie, w sensie domyślam się, że tak jak w większości tego typu inwestycji, ten budynek jest wpisany do tajemnictwa zabytków i po prostu będzie pozostawiony jako pustka technologiczna, w skrócie będzie pusty i będzie niszczać. Miejmy nadzieję mimo wszystko, że nie będzie niszczyć i coś tam będzie zarażowane. Tak samo jak na grzybku i czy to na Warszawie Wschodniej i czy to na, na już teraz pustym grzybku Warszawy Zachodniej, ale czy faktycznie to wszystko się uda dopiąć? Zobaczymy. Tym razem tutaj z tej perspektywy możemy zobaczyć wejście na perony Warszawa-Wawer, jeżeli chodzi o przejście podziemne. Tutaj mamy klatkę schodową z zadeszeniem, jeżeli chodzi o część właśnie schodową, natomiast jeżeli chodzi o część pochylni widzimy doskonale, że nie będzie zadaszenia. Będzie pochylnia na świeżym powietrzu i to też budzi moje Kontrowersji, jeżeli chodzi o to, czy to faktycznie będzie bezpieczne, czy tutaj nie będzie problemów z obrodzeniem, czy to wszystko będzie dobrze funkcjonować. No nie wiem, jakoś to mnie to nie przekonuje faktycznie, żeby w ten sposób realizować tę inwestycję nie po całości. No, no cóż, tak to nie wygląda i już w tym temacie raczej dużo nie pozmieniamy. Z kolei w tym miejscu możemy zapsywować wejście przez stary dworzec Warszawa-Wawer, który nie jest realizowany w ramach tej inwestycji, jeżeli chodzi o przebudowę, Znajduje życie należą do PKP-a, ale nie wiem w tym temacie. Natomiast co ważne, same wyjście z przejścia podziemnego po tej senatorów będzie. Również winda. Nie ma pochylni, bo nie ma na to miejsca, ale będzie winda, tak samo na peron będzie winda i zresztą na peronie się znajduje stara zabytkowa wawiata, która w tym miejscu oczywiście pozostała. Dojście na peron aktualnie odbywa się poprzez Plus R, który tutaj się znajduje. skrócie się schodzi z peronu po tej stronie i przechodzi się przez te wszystkie pięć torów w jedną stronę bądź w drugą stronę przez jeden tor. Tu jest jeszcze niebezpiecznie, jeżeli chodzi o przechodzenie przez to, bo tu faktycznie również pociągi jeżdżą całkiem szybko. A pamiętajcie, że to jest sygnalizacja świetnej czy tej informacji, kiedy pociągi jedzie daleko nie mamy, więc uważajcie na siebie, to jest faktycznie bardzo niebezpieczne przejście na pierwszych, w, w Warszawie. No, oczywiście pamiętajmy, że tych pociągów to nie, nie ma, jak nie wiadomo, dużo bo na dalszym odcinku za czy są tylko łącznie w, w kierunku Otwocka już dwa tory, więc faktycznie częstotliwość wykorzystywania tych pociągów jest trochę mniejsza. Niemniej bym uważał faktycznie, bo to jest całkiem duży ruch kolejowy, który faktycznie w tym miejscu funkcjonuje. Tu też mamy pociąg IC, który przejeżdżał przez te tory i przez te prze, przejazdy kolejowe, więc no, wygląda tak, jak wygląda na załącznym obrazku. Tutaj też zwróćcie uwagę, że Warszawa Wawer ma dosyć dużo tych torów. Część z nich jest przewidziana jako tory odstawcze, żeby po prostu część pociągów mogła skończyć swoją trasę właśnie na Stacji kolejowej Warszawa-Wawr, zamiast na wschodniej, dojechać dalej tutaj do Wawra, i obsłużyć cały ten odcinek, jeżeli chodzi o Pragę, e, wzdłuż linii kolejowej. Natomiast na ten moment, z tego co kojarzę, chyba nie ma żadnych takich przewidzianych pociągów w rozkładzie jazdy od 9 czerwca. Przynajmniej ja nic na ten temat nie słyszałem. No ale jak coś jest taka możliwość tutaj pozostawiona, żeby tak pociągi faktycznie kończyły. E, tutaj, oczywiście, mam kolejne przejście podziemne w ramach tej inwestycji, które jest realizowane. również z pochylniami, które nie są zadaszone. No i na naszym odcinku rozjazdy przed całym końcem warszawa wawer i na samym końcu. Mamy oczywiście Warszawa Anin, gdzie kończy się cała inwestycja. Na Anin wchodzimy normalnie, poprzez Tory. A w przyszłości, oczywiście, Anin będzie mieć chyba nawet dwa przejścia podziemne z tego, co kojarzę. Dokładnie, jak to będzie wyglądać, wam nie powiem, bo nie pamiętam. A przebudowa LK7 na dalszym odcinku do Twocka ma się przy dobrych wiatrach rozpocząć w przyszłym roku. Ale pod, przy, przy, przypominam, że przy dobrych wiatrach. Tymczasem to był ten z tego materiału. Jeśli taki film z przebudowy linii kolei nr 7 Wam się podobał, to zostawcie łap w górę. I jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie, subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Jak zawsze zachęcam Was również do dostania patronami Awizlonasza. No i co ja mogę powiedzieć? Kolejny film z przebudowy LK7 pojawi się za miesiąc, bo to jest film z końca maja. Więc kolejny film będzie na początku, a może nie, nie na początku, ale będzie ogólnie po prostu w lipcu. Natomiast z dobrych informacji Wam powiem, że najprawdopodobniej jeszcze w tym tygodniu będę mieć okazję wpaść ponownie na plac budowy Warszawy Zachodniej i zobaczyć, jak ta te trzy ostatnie perony są realizowane. W skrócie peron pierwszy, drugi i trzeci będę mógł jeszcze zobaczyć chwilę przy dodaniem do użytku prosto z tych peronów, a przynajmniej tak na razie te wszystkie informacje i prace nad tym faktycznie wschodzą, a jutro będę zwiedzać zajezdnię tramwajową Ananopol, więc też ten film z tej zajezdni tramwajowej nie zobaczycie w czwartek, bo raczej w środę się nie wydoby, bo to dosyć będzie dużo materiałów, a też oczywiście zrobię pełen film na temat tej zajezdni i będzie konferencja. Film pewnie z konferencji się pojawi jutro, a film pełen z zajezdni pojawi się trochę później. Tymczasem, jak zawsze, do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. W najbliższych dniach, oczywiście, jeszcze się pojawiają filmy z końca maja. Takie jak z placu Centralnego, czy oczywiście z placu Powstańców Warszawy. No i rzecz jasna, z nowej ulicy Chmielnej. I to chyba ostatnie będzie jutro. Cześć!